Hello everyone, witajcie kochani jeszcze w czwartek, bo właśnie położyłam dzisiaj spać i będę przygotowywać coś na wasaki. Jeszcze nie wiem dokładnie co, bo w sumie nie mam żadnego planu, bo nie zrobiliśmy żadnych zakupów specjalnych, więc będę robić co mam w domu. Pierwsze to mam mleko skondensowane i wiórki kokosowe, będę robić kokosowe ladu, a potem zobaczymy. To jeszcze z masła, nie? Dobra, do roboty. Bo nie wiadomo, jak to czasowo wyjdzie, a chciałabym, żeby coś ładnego zrobić na ten dzień. Lubię, wiecie o co chodzi. Dobra, muszę się zabierać do roboty. Przepis od dawna jest na kanale, ale to jest 70 g masła rozpuszczonego, 200 g wiórek kokosowych i potem mleko skondensowane. Te same wiórki trzeba troszeczkę podgrzać, uprużyć, ale nie za długo. Ja to z zegarkiem w ręku robię, bo gdzieś tam w tym przepisie początkowym było, że 10 minut i tak 10 minut robię, bo nigdy nie chcę, żeby było za długo. Te masło na to poszło z naszych baranów. A do tego dodam mleko skondensowane. I tu już wlałam mleko. Robię tutaj te kuleczki. Kokosowe ladu gotowe i nie wiem, co coś jeszcze zrobię, bo nie za bardzo dobrze się czuję. Już wziąłam sobie tabletki. I dyskusja jest, że zawsze można też pojechać do sklepu i kupić. No zobaczymy. Na razie będę robić ruti. I która jest godzina? 21, też czekam godzinę do powrotu męża. Chciałabym ogarnąć troszeczkę salon, powiecie, po zabawie. Nie jest jakieś tam mega, ale trzeba by troszeczkę ogarnąć. To jest ważniejsze. A potem zobaczymy, może coś jeszcze zrobię, co, może coś nie. Ale po prostu... Mam kobiece dni i nie za bardzo się dobrze czuję, powiem wam, że nie wiem, czy wspominałam, że mam implant hormonalny w moim ramieniu i ja go mam już prawie 3 lata. Przez pierwszy rok w ogóle nie miałam okresu, co było takie super raśne. A potem poleciałam do Indii, zmiana klimatu i tak dalej i miałam okres cały czas. Od powrotu się tak reguluje, a teraz mam taki, słuchajcie, jak przed ciążami, więc no, tak jakoś nie za bardzo dobrze się czuję. Taka trochę prywatne wstrącenie takich tematów, które czasem mi się wymknął. W każdym bądź razie, no, zabieram się teraz za ruti, tutaj mam pomyte gary, więc to mi już odpadło, oglądam sobie Patryka, jak mu tam nazwisko, oglądam sobie Patryka Strzałę i tak sobie powoli tutaj ogarniam, więc idę ogarnąć teraz pokoju. Jeszcze wam tylko powiem, że dzisiaj dostałam jedno życzenie już z okazji wasaki od kuzyna mojego męża, dzisiaj 13 kwietnia. I mówię do mojego męża, że jest jutro, nie? 14. A on mi właśnie opowiedział taką historię, że ogólnie pierwsze wasaki było 13. Wiecie, tam historia z góry i tak dalej, ale z czasem, przez to, że kalendarz pendżabski i kalendarz europejski się różni, no to tak się ustaliło, że teraz jest 14, szczególnie od paru ostatnich lat, ale każdy, wiecie, jak wszystkie takie zmiany, niektórzy mają zwolenników i
przeciwników i że każda z tych stron ciągnie swoją stronę. I często jest tak z indyjskimi świętami, że niektórzy świętują jednego dnia, drudzy drugiego. Ja się posiłkuję Googlami i według Google jest jutro, 14 kwietnia. Z całej rodziny tylko ten kuzyn wysłał, więc myślę, że oni, mówię to też mojemu mężowi, że jego siostry nie wysyłały nic, więc chyba jednak będą obchodzić jutro. I on mówi, że właśnie tak się odgórnie teraz przyjęło, że jednak 14, aczkolwiek oryginalnie na początku religii było 13. To jest tam związane z jakimś guru, ale teraz już mi wyleciało z głowy, więc nie chcę tam jakoś w błąd wprowadzać. W każdym bądź razie jest pendżabski kalendarz, jest inny od europejskiego, więc wiem, że jak dostajemy takie kalendarze, czyli teraz w tym roku nie mamy, ale mieliśmy kiedyś kalendarz taki właśnie ze świątyni, z pendżabskimi, wiecie, no pendżabski kalendarz, czyli ich miesiące, to ja tam nie zauważyłam, że tam jest coś innego. Widocznie się nie przyglądałam za bardzo, bo myślałam, że to jest po prostu przetłumaczone i było znalezione wszystkie tam daty ważne, wszystkie święta i tak dalej, ale nie wiedziałam, że długość dni w miesiącach i miesiące są inne. Myślałam, że po prostu są, przepraszam, przetłumaczone, więc tak z ciekawości, pendżabski oryginalny, regionalny kalendarz jest inny niż nasz europejski, aczkolwiek oczywiście większość stosuje europejski, światowy kalendarz, bo jednak teraz te różnice się zacierają i no to tak samo jak macie ten chiński nowy rok, nie? No, każdy po prostu ma swoje tradycje i tak dalej. I też Lori jest trochę takim nowym rokiem indyjskim i to też jest według tego indyjskiego kalendarza, bo nie każdy stan ma swój kalendarz, to jest bardzo możliwe. W każdym razie mój mówi, że niektóre święta w niektórych latach czasami jest tak, że świętują cały tydzień, a potem nazywają to inaczej. No to tak jest w Indiach troszeczkę. Ta organizacja jest taka, że chcą każdego uszczęśliwić i chcą jak najwięcej świętować i każdy może sam stanowić trochę prawo i porządek i wiem, że mówił mi coś takiego, że o, dzisiaj ci postanowili świętować, a dzisiaj ci postanowili świętować i już mamy 2 dni święta, nie? No i tak to z roku na rok rośnie. W każdym bądź razie Vaisakhi teraz obecnie się obchodzi 14 kwietnia, wcześniej 13 kwietnia, ale dużo indyjskich świąt jest związanych z księżycem. Z księżycem, tak? I no wiem, że różnie wypadają. Właśnie się, one są takie ruchome. I Diwali jest ruchome, i Holi jest ruchome, i Lori chyba jest mniej ruchome, bo tak zawsze wypada mniej więcej między 12 a 18 stycznia, z tego co tak kojarzę. No w każdym razie takie ciekawostka, że jest inny kalendarz pendżabski. Jakbyście chcieli, to się zapoznam z tematem bardziej. Jak się gdzieś napatoczy, pewnie. Wiecie, no w tym roku nie byliśmy nigdzie, gdzie rozdawali te kalendarze, ale jak kiedyś będziemy, to się przyjrzymy tematowi. Albo jak będziemy w Indiach, to tam teściowa ma kalendarz na ścianie i zobaczymy, czy to jest taki jakiś dużo inniejszy. Dobra. Jestem w połowie sprzątania tego salonu. I chyba nie będę nic innego robić, powiem wam, mam nadzieję. Czyli zasugerowałam mężowi, żebyśmy pojechali jutro do świątyni. Naja ma balet na 10:00-10:30, potem byśmy mogli pojechać do świątyni. I potem mój mąż ma popołudniową zmianę w pracy. To akurat byśmy zdążyli, bo on sam z dwójką dzieci nie jeździ do świątyni w weekend, więc już bardzo dawno nie byliśmy. Znaczy, nie dziwię mu się, że nie jedzie z dwójką dzieci do świątyni, bo tam w wózku ich nie utrzyma, nie? Nie tak jak ja w kościele, to jeszcze chociaż w wózku próbuję ich trochę trzymać, albo zawsze mogę jej wrzucić do wózka i uciec stamtąd. A on to tak nie ma możliwości, bo to trzeba po schodach wejść, wiecie, buty ściągnąć, potem dużo miejsca jest do biegania i tak dalej, więc nie wiem, czy ten pomysł przejdzie, to zależy, bo on też jest troszeczkę chory, wiecie, przeziębiony, ja też.
Jeszcze, tak, do tego jeszcze przeziębiona jeszcze, więc no nie wiem, tak myślę. Waham się też, czy znaczy, ubrać indyjskie stroje na pewno jutro ubierzemy, bo to jest taka moja tradycja, że na indyjskie święta zawsze się ubieramy, bo jak nie wtedy, to kiedy. Ale właśnie się waham, czy ubrać Enaję w indyjski strój na tańce i to chyba tak zrobię, bo one tam się nadają do tańca, ale nie wiem, czy ja też ubiorę indyjski strój do pójścia na tańce. I to jest tak, że nie mam jakichś wielkich obiekcji do tego, to nie o to chodzi. Znaczy, powiem tak, tutaj jest okolica bardzo angielska, więc nie ma tam, gdzie mieszkaliśmy wcześniej w Bristol, to było po prostu bardziej międzynarodowo na ulicach, więc były osoby w indyjskich strojach, w afrykańskich strojach i pakistańskich strojach i innych takich, wiecie, z różnych krajów. Tutaj raczej nikogo nie widziałam, ale to nie jest tak, że oni nie chodzą, to ja też nie chodzę, bo ja tutaj już byłam nieraz w takich skromniejszych strojach. Ale właśnie tak myślę, czy to będzie praktyczne ubrać się w indyjski strój. Zobaczymy, ja pogadam jeszcze z mężem, czy od razu byśmy po tych tańcach jechali. Jakby nas odebrał i byśmy mieli jechać, wtedy się ubiorę, a jak nie, no to wrócę i chyba się przebiorę, bo może ubiorę sobie po prostu indyjską tunikę z leginsami. Tak wiecie, troszeczkę po indyjsku, ale stanowanie, bo wiecie, my tam siedzimy na ziemi z tymi dziećmi i po prostu byłoby to nie praktyczne trochę. Też wiem, w świątyni też siedzimy na ziemi i tak dalej, ale jednak to troszeczkę co innego. To nie jest tak, że ja się wstydzę, bo ja się całkowicie nie wstydzę. Nie mam do tego żadnych takich, że tak powiem, odczuć, żebym nie chciała, żeby ktoś mi widział w indyjskim stroju czy coś, ale to też nie znaczy, że jakoś tam mega lubię świecić na świeczniku i oczekiwać pytania, a czemu tak, a czemu jesteś tak ubrana, czy coś takiego. Więc chyba tylko Enaya pójdzie w tym stroju indyjskim, a ja chyba pójdę tak bardziej regularnie, bo planuję ubrać sobie ten musztardowy jutro strój, aczkolwiek w zeszłym roku też mieliśmy ten sam zestaw, bo ja ubiorę musztardowy, mężowi może dam, on pewnie będzie chciał czarny albo biały, ale w zeszłym roku właśnie miał ten pomarańczowy, Arvi też pomarańczowy i Enaya ma taki niebiesko-pomarańczowy, tęczowy trochę, tak, ale no, tak przebija pomarańcz. No i tak byliśmy właśnie wszyscy na pomarańczowo w zeszłym roku. To nie jest dobry pomysł, żeby w tym roku też tak ubrać, ale z drugiej strony kogo to rusza? Nie, tylko tak myślę, bo po prostu dzieci mają takie kolory. Mają jeszcze po jednym niebieski w sumie. Anaya ma niebieski, Arvi ma czarny. Ale to właśnie ubierali na Diwali ostatnio. Anaya była w tej tunice, czyli tej lędze, to jeszcze inaczej, a lęgi chyba nie będę ubierać, bo do tańczenia na pewno jej nie będzie wygodnie. No dobra, zobaczymy takie moje rozmyślenie. Zobaczymy, jak to będzie. Pewnie nic z tego nie wyjdzie, pewnie nigdzie nie pojedziemy. Powiem wam, że po prostu jesteśmy troszeczkę chorzy, przemęczeni, a ferie się za chwilę kończą i wiecie. No, ale chciałabym jednak zrobić coś innego jutro, więc jak nie pójdziemy do do świątyni, to może pójdziemy sobie po słodycze do indyjskiego sklepu albo coś. No, coś takiego indyjskiego do jutro będziemy robić, więc zobaczymy. A się rozgadamy o niczym. Chyba długi będzie ten vlog. Dobra, to już. Pogadamy jutro, bo dzisiaj już raczej nic ciekawego robić nie będę. Zrobiłam ród i czekam na męża. I nagrałam z 20 minut samej gadki, więc może to podzielę na dwa. Jeśli podzielę to na dwa, to teraz kończymy. Na razie, pa, pa, pa. A jak nie, jak zobaczycie, że jeszcze jest dalszy ciąg, znaczy, że nie podzieliłam tego na części i będzie wszystko w jednym kawałku, pa. Nie ma planów.
robimy wheat ladle with jaggery. Dostałam komentarz teraz o tych o indyjskich słodyczach z orzechami i mi się przypomniało, że Daria z Mumbajów mówiła, że właśnie z tego są bardzo dobre słodycze, ale nie mam tego, co miałam zrobić, bo miałam zrobić z sezamem albo z orzechami, ale na szybko znalazłam przepis z 3-4 składników, czyli najpierw tylko mąkę, jakby przepalamy, potem ona stygnie, woda, to jaggery rozpuszczamy, to miksujemy, robimy kulki i to teraz będziemy robić. I mamy nie za dużo czasu, bo za 5 minut mój mąż kończy pracę, a wolałabym to wszystko zrobić, zanim on przyjdzie. Więc do roboty! Więc kubek i pół mąki. Rozgrzewamy garnek z grubym dnem i bez żadnego tłuszczu wrzucamy tą mąkę. I na tym filmiku było, że 10 minut tak prożyć tylko tą mąkę, więc to muszę uważać. Powiem wam, że dużo jest takich przepisów właśnie w indyjskich tych, że samą mąkę właśnie długo podgrzewać. Tą cieciorki czy coś. I ja wiecie, ja zawsze się boję, że to się jara, bo jakby z tłuszczu i tak dalej. Więc wiecie, 10 minut odmierzam, bo nie ufam sama sobie, że wyłączę wcześniej. 20 minut. Puściłam sobie przepis, mam być 20 minut. Dopiero już dwie. Thank you.